Na dziedzińcu Łęczyckiego Zamku odbyły się 18 spotkania z modą. Naszą relację zaczniemy od końca, czyli od dwóch pokazów specjalnych. Pierwsza z gościnnych kolekcji była autorstwa Agaty Sułkowskiej. Barbara Walczak-Hołówko była autorką drugiej gościnnej kolekcji. Spotkaniom z modą towarzyszyła też wystawa dyplomów licencjackich Łódzkiej Akademii Sztuk Pięknych. Zasadniczą częścią spotkań z modą był konkurs dla projektantów ubioru o złoty guzik diabła Boruty. Przy życzliwości jury swoje kolekcje zaprezentowało 15 autorów. W czasie, gdy Diabeł Boruta i publiczność słuchali przebojów Anny Jantar, w zamkowych komnatach swoje obrady rozpoczęło jury. Jego zadaniem był wybór trzech kolejnych miejsc, a także przyznanie Grand Prix konkursu. Nadszedł zatem czas na poznanie werdyktu. Trzecie miejsce przypadło Patrycji Błaszczyk za kolekcję Animalcules. Kolekcja była inspirowana mikroświatem. Nazwałam ją Animalcules, bo tak od tej nazwy wodzi się słowo bakteria. I no, skupiłam się na najprostszym kształcie owalu. Użyłam do tego pianki, materiałów typowo dzianinowych, gamy kolorystycznej i pastelowej. Drugie miejsce otrzymała Małgorzata Klamra za kolekcję Oddech Lnu. To jest mój debiut, to jest moja druga pasja wdrażana w życie. Wiecznie eksperymentuję i segreguję pewne doznania tak, żeby wychodziły zaczątki różnych kolekcji. Tą akurat poprowadziłam do końca i cieszę się z efektu. Len jest nieustającą dla mnie inspiracją. Pierwsze miejsce przyznano Marcie Hankus za kolekcję Postrzeganie. W kolekcji autorka pozostawia swobodę wyboru, stąd luźny styl dający się dowolnie komponować. Przenośnią jest nietypowa biżuteria. Ekrany telewizyjne przekornie sugerują, abyśmy wybierali te propozycje, które są bliskie naszemu postrzeganiu rzeczywistości. Grand Prix wędruje do pani Katarzyny Szafran z ASP Łódź. Dołączamy się do gratulacji i dziękujemy Kasi, że mimo pewnej trudności z wymową opowiedziała nam o swojej kolekcji. Jest to kolekcja inspirowana kulturą futbolu amerykańskiego. Występuje 11 sylwetek, czyli tyle, ile liczy skład drużyny sportowej.
kolekcji występują inspiracje przeróżnymi fakturami, zwłaszcza występującymi w ubiorze sportowym. Wiadomo, jest siatka oddychająca i chciałam to w jakiś sposób przełożyć na fakturę, na dziewiarstwo. Wprowadziłam akcent kolorystyczny bardzo mocny tego sezonu. Koral, barwa koralowa, żebym nie mówiła kolor koralowy. Kończymy już naszą relację, a w imieniu Diabła Boruty zapraszamy za rok.